Legenda o kamiennym niedźwiedziu. Na starym mieście w Warszawie, przed kościołem jezuitów, stoi niedźwiedź. Niewielu wie, że w rzeczywistości to zaklęty książę, który czeka na swoją miłość. Dawno, dawno temu na mazowieckich ziemiach żył pewien książę. Był człowiekiem bardzo szlachetnym i dobrym. Niestety miał jedną wadę. Był bardzo wysoki, szeroki w barach, a do tego jego twarz przypominała niedźwiedzia. I tak też o nim mówiono. Niedźwiedź. Z tego powodu książę nie miał żony i był bardzo samotny. Pewnego dnia w kościele jezuitów na warszawskim Starym Mieście książę ujrzał piękną dziewczynę. Była to młoda mieszczka, ale mężczyzny nie obchodziło jej pochodzenie. To była miłość od pierwszego wejrzenia. I od tamtej chwili książę myślał tylko o niej. W każdą niedzielę przyjeżdżał do kościoła jezuitów, aby w czasie mszy choć spojrzeć na swoją ukochaną. Był jednak zbyt nieśmiały, by wyznać jej swoje uczucia. Gdy w kolejną niedzielę książę przybył do kościoła, ujrzał dziewczynę przekraczającą próg. Miała na sobie białą jak śnieg suknię ślubną, a u jej boku kroczył dumnie jej wybranek. Serce księcia ścisnęło się z żalu. Po jego policzku potoczyła się łza. Nagle upadł. Jego ciało zaczęło się zmieniać. Po chwili stał się wielkim, kamiennym niedźwiedziem. Smutek, który dosięgnął jego serca, sprawił, że książę zamienił się w twardy głaz, aby już więcej nie cierpieć. Kamienny niedźwiedź do dziś czuwa przy kościele na ulicy Świętojańskiej na Starym Mieście i czeka na niewiastę, która obdarzy go miłością. Wtedy czar pryśnie, a książę wróci do swej postaci i wraz ze swą miłością przeżyje długie, szczęśliwe lata.